Dzisiaj mówić będę o sraczce, przepraszam, o siłaczce Stefana Żalomskiego. Jest to niejako alternatywny scenariusz dla doktora Judyma z Ludzi Bezdomnych. Siłaczka, czyli przepis na uniformizację człowieka, uniformizację w stylu polskim. Jeżeli nie jesteś z nami, to znaczy, że jesteś przeciwko nam. Zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Będzie się działo. No, walka jest bardzo krótka. Zacznę od tego, omówię troszeczkę, streszczę fabułę, a później skupię się na poszczególnych wątkach. Główny bohater, dr Paweł Obalecki, wyjeżdża po studiach na praktykę lekarską do Obrzydłówka i zastaje tam sytuację, gdzie felczer i lokalny felczer i aptekarz zarabiają krocie, zdzierają majątek na nieświadomych chłopach za leki, za swoje usługi. Obarecki jest tym oburzony i postanawia zainterweniować. Nic to nie przynosi, postanawia więc, że okej, w takim razie to ja będę udostępniał za darmo leki. Jest lekarzem na misji, stara się oświecać ludność, przychodzi z pomocą potrzebującym. No, jest takim lokalnym bohaterem. Co się zaczyna dziać? Nocami zaczynają wybijać mu nieznajomi sprawcy okna. Nagle rozchodzą się jakieś plotki o tym, że jest niespełna rozumu. Generalnie jakby staje się persona non grata w Obrzydłówku. Wytrzymuje tak przez jakiś czas. W końcu po roku dochodzi do wniosku, że to wszystko nie ma sensu, że ta jego misja jest bez sensu. No i w zasadzie o co mu w zasadzie chodzi? Postanawia się pogodzić z swoimi antagonistami, no i przechodzi na ich stronę, zmienia tryb życia, skupia się na żarciu, wódzie, kartach, staje się typowym przedstawicielem lokalnego establishmentu, po prostu lokalnym degeneratem. To tyle, jeśli chodzi o fabułę. Ja bym chciał się skupić troszeczkę na paru wątkach. W zasadzie tam jeszcze jest Stasia Bozowska, która jest tytułową siłaczką, ale dla mnie właśnie ten Paweł Obarecki jest najciekawszą postacią, na nim się skupię. I na jego kolejach życiowych, bo wydaje mi się, że one są najciekawsze w tej nowelce. Obrzydłówek. Obrzydłówek odczytuję jako czas, nie miejsce. Obrzydłówek, no, sama nazwa wskazuje, jakby ma nieść konkretną treść. Paweł Obarecki ma 37 lat i to jest ostatni czas, kiedy wypada się pożegnać z idealizmem, z marzycielstwem w życiu. Należałoby się ułożyć w tym życiu. Idealizm w wieku dojrzałym staje się pewnego rodzaju źródłem dyskomfortu. Kryzys u Pawła Obareckiego pojawia się w momencie, kiedy zdaje sobie z tego sprawę, że okej, jakby on z tymi swoimi wytycznymi medycznymi stara się przekonywać chłopów do zmiany trybu życia, zmiany żywienia i zdaje sobie z tego sprawę, że mówi do bosego chłopa, który zjada zgnite ziemniaki ukradzione z pola. I zdał sobie z tego sprawę jego zdaniem, z bezsensowności swojej pracy. Szuka więc alternatywy. Stwierdza, okej, dobra, no z chłopami jakoś nie da rady, po prostu ciemny lud. No to może zbratam się z dziedzicami, z lokalną elitą. Po jednym takim spotkaniu stwierdza, że to są troglodyci i w zasadzie chyba obraził troglodytów. Obarecki pragnął wzniosłych rozmów o literaturze, filozofii, o sztuce. Pragnął realizować siebie, miał misję. I to wszystko jakby wypadło mu z rąk. Stwierdził, że jakość to będzie. Właśnie ta jakość została zastąpiona jakością.
jakoś to będzie, jakoś przeżyje w tej robocie. W zasadzie sam wspomina o tym, że odcina kupony od tego, bazuje na swojej wiedzy sprzed już wielu, wielu lat. No i trzeba te dni przetrwać. W zasadzie ma nawet pewnego rodzaju, odczuwa obrzydzenie do aktywności duchowej. I najgorsza jest jesień, zima, no, wiosna, no i lato. Generalnie obrzydłówek, mam takie poczucie, że obrzydłówek stara się stłamsić ja, stłamsić indywidualizm. Za każdym razem jest coś nie tak. Są włosy za długie, za krótkie, za kolorowo, za czarno. Obrzydłówek stara się sformatować człowieka w konkretnie bezbarwną istotę i tak, by w krainę ducha wjechała dupa, czyli ta wódeczka, te karty. I z tym właśnie fenomenem Oberecki przegrywa. No i wreszcie mamy sytuację, gdzie Oberecki się uspokaja. Otoczenie stwierdza, dobra, chyba z młodym już możemy zacząć rozmawiać. Spróbujemy zorganizować zblatowanie. Ksiądz organizuje ten proceder, nazywa go pojednaniem. I Oberecki godzi się z felczerem, godzi się z aptekarzem. Mamy sztamy. Oberecki, można by tak obrazowo, można by to pokazać, nie tylko dostaje do wyboru dwie tabletki, czerwoną i niebieską, ale on sobie sam je podaje. I podaje w zasadzie tylko jedną niebieską i z chęcią chwyta, połyka, by ten obrzydłówek go wchłonął, by ten matrix obrzydłowski go wchłonął. Wyłącza myślenie, wyłącza wszelkiego rodzaju ambicje, zamyka się w świecie obrzydłowskim i można powiedzieć, że ponosi porażkę, ok, ale z drugiej strony on stara się to wyprzeć i dopiero wtargnięcie umierającej Bozowskiej, jego niegdysiejszej miłości z Warszawy, można powiedzieć, że to na chwilę rozrywa ten świat. On sobie zdaje z tego sprawę, okej, kurczę, jakby ona utrzymała poziom, ona nadal to była kobieta na misji, która pracowała nad oświeceniem mas ludowych, stworzyła podręcznik fizyka dla ludu, poświęcała się, ale zobaczmy też troszeczkę drugą perspektywę, czy ci chłopi na pewno dbali o nią odpowiednio. Okej, pierwszy chłop, który został wysłany, można powiedzieć, że miał GPS w głowie, ale drugi parobek, który pojechał po leki, to był już chyba w zasadzie Jaśko z wesela, który zginął po drodze. Oberecki stwierdził, że dobra, no to w takim razie ja pojadę, muszę ją uratować. Nie uratował. Bozowska oczywiście umiera. Oberecki przyjeżdża, jest zrozpaczony, najchętniej to by rozdarł szaty i posypywał głowę popiołem. Nie był żadnym jej depozytariuszem zaufanym, ale grzebie w jej notatkach, grzebie w jej pamiętnikach. To on właśnie odnajduje jej dzieło życia, fizyka dla ludu i ktoś, jakaś przyjaciółka Bozowskiej miała wydać tę książkę. Ta książka, znając życie, do niej nie trafiła, pewnie gdzieś zgniła w jakimś kuble, w jakiejś skrzyni u Obareckiego, który przez chwilę był w szoku, przez chwilę postanowił odprawić swoją młodą gospodynię, przez chwilę postanowił, że zmieni swoje życie, chciał wrócić do aktywności intelektualnych. Niestety nie. I ja obstawiam, że ta fizyka dla ludu również zginęła i morał z tego jest taki, że jak ktoś raz w życiu się zesrał, zesra się i drugi raz. Jeszcze jedna rzecz, która jest ważna. Oberecki myślał, że wiąże go coś głębszego z Bozowską. W Warszawie myślał, że się z nią spotyka, ale ona w pewnym momencie wyjechała jako guwernantka do bogatszej rodziny i nawet nie powiedziała mu, zostańmy przyjaciółmi. Okej, może nie było WhatsAppa, Messengera, ale nawet nie pisali do siebie listów. Po prostu kontakt się urwał. Zastanówmy się dlaczego. Ona w momencie, kiedy był jej przedstawiany Oberecki, przyjaciel mówi o Obareckim
Marzyciel i leń. Również kiedy Oberecki starał się do niej zagadać w tramwaju, zmierzyła go nienawistnym spojrzeniem. I można powiedzieć, że ona już czuła wtedy, że z tego chłopa nic nie będzie, że zniszczy jej dzieło życia, zaprzepaści jej dzieło życia. I okej, mieszkała przez 3 lata tuż obok niego i nawet wolała umrzeć, aniżeli wezwać go po pomoc. I czy Oberecki był idealistą? Moim zdaniem jak najbardziej nie. Oberecki był kimś w rodzaju osoby, która stara się udowodnić otoczeniu, że stać go na to, że okej, kochał się w idealistce, był otoczony młodymi idealistami w tym mieszkaniu młodego małżeństwa i on też chciał sobie udowodnić, że też tak potrafi, że też tak może. No i nie mógł. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Jeśli tak, daj proszę łapkę w górę. Zasubskrybuj ten kanał, by nie przegapić kolejnych moich materiałów. Dzięki jeszcze raz. Cześć.